Witam w październikowy dzień. Gdzie reszta zbiorów, to co pozostało. Kolarepka, fasola, rabarbar, słoneczniki. Tu jeszcze trzy arbuziki. Jeden są taki ładny. Tam jest jeszcze drugi. To jest drugi właśnie szkary. No i ostatni. Za chwilę zbieram dwa ostatnie arbuzy. A tam jest jeszcze trzeci arbuzik. Ostatni. On ma jeszcze zielone pędy, więc zastanawiam się, czy to dobry pomysł, aczkolwiek tu coś go bierze. Popękany jest. Orzeszki już będą do zbioru niebawem, bo już usychają pomału. Więc myślę, że za jakiś tydzień, półtora będę próbował przynajmniej znaleźć te orzechy, które mam nadzieję będą. Jeszcze papryczki jakieś pozostały. Dziś będę wykopywał resztę rzeczy. Postaram się z dwa krzaki papryki wsadzić do doniczek, do ciepłego miejsca i może będą rosły. Tutaj kukurydza popcornowa. Już kilka zebrałem, ale muszę jeszcze poczekać tydzień, dwa. Ona jest, że tak powiem, al dente, czyli średnio twarda. A żeby była dobra, to musi być całkowicie twarda, żółta. Także jeszcze trochę poczekam z nią. Z 2-3 tygodnie nawet. Także będziemy popcornik wcinać za jakiś czas. Tu jeszcze różne rzeczy kwitną. Większość papryk oberwałem. Część już zostawiłem, bo mają jeszcze owocki małe. Może podrosną, a jak nie, to trudno. Wszystkie większość zebrałem, 80% wszystkich innych papryczek. Tu jeszcze flowersy. Pszczoły się pojawiają, bo gdyby nie one, to bym dłużej wyrwał pewnie. Ze względu na nie. Słoneczniki niektóre jeszcze kwitną. Choć mamy październik, wiele rzeczy jeszcze kwitnie. Jeszcze niektóre papryczki są, a nawet patisony malutkie kwitną, więc na razie jeszcze je nie wyrywam. Zebrałem do słoika takie średnie, te są malutkie, te większe pozbierałem, to jeszcze ich sporo jest. O, następny krzak, takie malutkie, więc ewentualnie je pozbieram, aby zapowiadali przymrozki. I zakisi się do słoiczku. Tu jeszcze liście są zielone, więc mam nadzieję, że coś się zbierze. Kolejne papryki, większość zebrana. Pozostawiona tylko część, albo ta część niedojrzała. Słoneczniki jeszcze kwitną, zioła.